Dzień dobry Państwu. Nasza inwestycyjna ofensywa trwa. Jesteśmy świadkami na przestrzeni raptem tygodnia kolejnych działań polegających na podpisaniu z wyłonionymi w drodze przetargu wykonawcami umów na realizację zadań z szerokiego projektu, który realizujemy ze wsparciem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w działaniu 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pod nazwą Turystyka Przyrodnicza, z którego na zadanie, jakie realizujemy w Białej Podlaskiej pod nazwą Wykorzystanie walorów przyrodniczych Doliny Rzeki Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych, pozyskaliśmy prawie 12 milionów złotych. Cały kosztorysowy kształt zadania wyceniony jest na niemal 14 milionów złotych i ma być to docelowo prawie 11 kilometrów drogi pieszo-rowerowej właśnie w Dolinie Rzeki Krzny od Porosiuk aż do Stawów na tak zwanej Białce za ulicą Brzeską. Obok drogi pieszo-rowerowej wzdłuż naszej pięknej rzeki będziemy realizowali także zadania towarzyszące mające podnieść charakter rekreacyjny i edukacyjny tego rozwiązania. I w ten sposób mieszkańcy Białej Podlaskiej już mogą podziwiać bardzo zaawansowane prace w budowę po stronie wschodniej ulicy Zamkowej ścieżki edukacyjnej wśród drzew, a tuż po sąsiedzku, po drugiej stronie ulicy Zamkowej, wzdłuż parku, pomiędzy właśnie ulicą Zamkową a ulicą Żurawią, rozpoczęliśmy budowę drogi pieszo-rowerowej, a panowie prezesi dziś podpiszą umowę zobowiązującą ich do wybudowania pawilonu edukacyjnego. On będzie miał swoją lokalizację u zbiegu ulic Żurawi i Kusocińskiego. Wartość podpisywanej dzisiaj umowy to 850 tysięcy złotych. Termin jej wykonania to 2 listopad tego roku, a udzielona nam z jej tytułu gwarancja ma trwać przez 60 miesięcy. Zakres rzeczowy przedmiotu tej umowy obejmuje w szczególności właśnie budowę takiego letniego pawilonu edukacyjnego oraz wszystkich instalacji towarzyszących, takich jak przyłącze energetyczne, zewnętrzne instalacje teletechniczne, oświetlenie, monitoring, czy także instalacja hotspotu udostępniającego sygnał internetu za pośrednictwem Wi-Fi, plus mnóstwo obiektów tak zwanej małej architektury, czyli ławeczki, stojaki dla rowerów, kosze na odpady segregowane, zagospodarowanie terenu zieleni. Cieszę się, że udało nam się w drodze przetargu pozyskać do wykonania kolejną miejską inwestycję. W ramach zadań związanych z zagospodarowaniem Doliny Krzny robimy już drugi element, ponieważ ta ścieżka edukacyjna wśród drzew w zakresie konstrukcji i stalowej, która wynosi tą ścieżkę ponad poziom, jesteśmy podwykonawcą firmy, która ma cały zakres do wykonania. Jeżeli chodzi o pawilon, jest to może niezbyt duża inwestycja, natomiast dosyć nietypowa, nie jest to zwykła konstrukcja jakaś żelbetowa, będzie dużo drewna w niej użyte, więc na pewno będzie to bardzo ciekawy architektonicznie budynek i niewątpliwie do tych celów, do których ma służyć, bardzo się swoją architekturą wpasuje. Mam nadzieję, że tak jak wszystkie inwestycje, które realizowaliśmy na terenie miasta, uda nam się je wykonać w terminie, bez problemów, czego życzę inwestorowi i również sobie. Będzie to pawilon edukacyjny, wielofunkcyjny, także będziemy mogli dostosować aranżację wewnątrz do wydarzenia, które akurat się tam będzie odbywało. Mogą to być zajęcia dotyczące edukacji ekologicznej, na przykład dla dzieci, dla grup szkolnej. To właśnie taki rozmiar, żeby tam weszła klasa, powiedzmy. Ale też jakieś kameralne wydarzenia kulturalne będą mogły się tam odbywać. Około 50 metrów powierzchni w środku i tyle samo tarasu. Dodam, że firma panów prezesów jest bardzo sprawdzonym wykonawcą, który wielokrotnie, skutecznie, terminowo i w bardzo satysfakcjonującej jakości wykonywał miejskie inwestycje. Dodatkowo
cieszącym nas bardzo elementem dzisiejszego naszego spotkania jest to, że złożona przez panów prezesów oferta jest niższa niż założony przez nas kosztorys inwestorski, co dodatkowo powoduje satysfakcję z tytułu gospodarskiego zarządzania budżetem miasta.